I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got it all from you. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Idę właśnie na spacer. A gdzie? Tam, da-da-dam. Nowy Jork! Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. Whoa, whoa. Znalazłam się w Nowym Jorku, a dlaczego tu jestem? Przyjechałam na festiwal filmowy Tribeca Film Festival, jak wspomniałam gdzieś wcześniej. To jest już ostatni mój dzień, kiedy tutaj jestem. Niestety opuszczam Nowy Jork już dzisiaj, jest dzień 26 kwietnia. Spędziłam 9 dni około, 9 dni pracując na czerwonych dywanach właśnie w Nowym Jorku, i powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Jestem tak szczęśliwa, że udało mi się to dostać, że udało mi się to zrobić, bo powiem wam, że było mega ciężko. To było największe wyzwanie w moim życiu jak dotąd. Totalnie, po prostu było strasznie ciężko. Nie tylko dlatego, że ja nie jestem stąd, nie znam w ogóle miasta, dojazdów i tak dalej, ale ogólnie miałam ogromną presję na sobie, ponieważ przyjechałam z wielkim wyposażeniem w plecaku, jeżeli chodzi o kamery, statyw, laptopy, wszystkie sprzęty techniczne, mikrofony, oświetlenie. Ja to wszystko miałam na swoich barkach, więc za każdym razem, kiedy wychodziłam, szłam z tym na swoich plecach i bałam się, wiecie, żeby ktoś mi tego nie zabrał, żebym ja tego nie zniszczyła, żeby coś się z tym nie stało, bo to nie jest moje. I ta presja, odpowiedzialność tego, że musimy być wszędzie na konkretną porę, że tutaj trzeba się komunikować ze sobą bardzo dobrze, z dziewczyną, która jest naszą dziennikarką. Jestem właśnie w jej domu teraz, Cindy, niesamowita, po prostu wspaniała dziewczyna, jestem totalnie zauroczona. Uratowała mnie tutaj na Nowym Jorku, ponieważ niestety trafiłam na bardzo złe miejsce do mieszkania, jeżeli chodzi o pokój, bardzo złe. Opinie wskazywały na to, że wszystko będzie dobrze, ale niestety było bardzo, bardzo źle. Miałam nieciekawą sytuację, ponieważ
za oknem mojego bloku, znaczy budynku, w którym miałam pokój w Nowym Jorku, doszło do strzelaniny. W środku nocy działy się bardzo nieciekawe rzeczy i akurat to się działo koło mojego budynku, więc siedziałam w mega wielkim stresie. Przeżyłam tam strasznie dużo, widziałam bardzo dużo rzeczy złych za oknem. I tego nigdy nie zapomnę, ale nie chcę mówić o tych negatywnych rzeczach, bo na szczęście Cindy zaoferowała mi pokój u siebie, więc jakby cała podróż skończyła się dobrze, ale cztery pierwsze noce spędziłam właśnie w tamtym budynku w mega dużym stresie. No, trafiłam tam po prostu w niewłaściwym momencie. Na szczęście Cindy miała wolny pokój, który mogła mi zaoferować i dlatego jestem teraz tutaj bezpieczna i no, nie powiedziałabym w życiu, że to się tak potoczy, że pokój, który wynajęliśmy dla mnie, mający tyle wspaniałych, piątkowych opinii, nagle, kiedy ja przyjadę, zdarzy się coś takiego obok niego i akurat ja będę tego świadkiem po prostu. No niestety, to trochę się, powiem szczerze, wystraszyłam. To jest nowy kraj, nie znam tego kraju, nie znam ludzi dobrze, tutaj w ogóle tak naprawdę kultury i takie rzeczy się działy, no. Trochę się zlękłam, więc na szczęście Cindy mi pomogła. Z Cindy pracowałyśmy codziennie od 19 kwietnia do 26 do dzisiaj. Pokrywałyśmy 4, 5, 6 premier dziennie. No i tak biegałyśmy z miejsca do miejsca, bo one są zlokalizowane w różnych miejscach. Miałam ogromną przyjemność zobaczyć na żywo wspaniałego aktora, jakim jest Antonio Banderas, Rachel McAdams, Rachel Weisz. No, po prostu jestem w szoku. Wiele było osób, które znam z filmów, które niedawno weszły do kin. I to są takie postacie znane, takie twarze znane, które na pewno wy też kojarzycie. I jestem mega szczęśliwa w ogóle, że miałam możliwość być w Nowym Jorku i przeżyć coś takiego, bo Filipo zaproponował mi to. Myślałam, że zemdleję, jak on mi to zaproponował. Widziałam i najpierw po prostu powiedziałam, że pojadę. Był problem z wizą, bo dowiedziałam się na tydzień przed wylotem, na dwa tygodnie przed wylotem, więc szybko akcja wiza. Na szczęście jechałam jako osoba z mediów zagranicznych, więc udało się dostać bez problemu. No ale było to wszystko takie na wariata. Nikomu w ogóle nie mówiłam, że lecę. Nawet nie chciałam mojej mamie powiedzieć, moja mama by mega była zaskoczona. Ale koniec końców dzisiaj ostatni dzień jest i wieczorem o 20:50 mam lot. O 17 mniej więcej muszę stąd wyjechać i jeszcze o 16 dzisiaj jest bardzo fajna premiera, myślałam, że uda nam się ją pokryć. 50 Cent na przykład jako taka główna gwiazda ekstra, którą chcielibyśmy oczywiście nagrać, fajnie by było, no ale nie uda się, no bo nie mam zwyczajnie czasu, musiałam chyba tam z bagażem jechać na tą premierę i potem od razu na lotnisko, ale nie chcę ryzykować, wiecie, to są ogromne walizki, ten bagaż z wielkości po prostu, to mi sięga, to jest ten wielki bagaż, trzymam plecak, z tym plecakiem w ogóle musiałam codziennie jeździć wszędzie tym metrem, było mi mega ciężko, był on tak strasznie ciężki. Ja nie w ogóle się nie mogłam ruszać. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie mam tego plecaka na sobie i nie mogę w ogóle ruszać moimi ramionami. Są czerwone, mam otarcia i bardzo było mi ciężko fizycznie to znieść. Jestem kobietą niezbyt taką postawną i zwyczajnie było mi trudno sobie z tym wszystkim poradzić, jeżeli chodzi o właśnie fizyczną z tej strony, ale dałam radę. Płakałam już prawie z bólu, bo już wracaliśmy wieczorem 24, czasami ja sama wracałam, bo nie chciałam Cindy trzymać, jak wysyłam te pliki, wracałam w nocy tym metrem i tak się, z jednej strony się bałam o sprzęt, że je mam przy sobie, że ktoś mnie zabierze, że coś się stanie, z drugiej strony bardzo mnie to wszystko bolało i byłam wiecznie niewyspana i no to nie były takie, wiecie, wakacje tak naprawdę, to była praca, ale też dużo, dużo mnie kosztowała, więc cieszę się, że udało się, że to wszystko się... Cieszę się, że to się kończy, z drugiej strony jest mi smutno, bo poznałam wspaniałą Cindy, która jest naprawdę moją, teraz w tym momencie po prostu najlepszą osobą, najbliższą mi jest, no mamy taką ze sobą dobrą jakąś taką energię, relację, że to jest nie, w ogóle nigdy czegoś takiego wcześniej nie miałam, mega będę tęsknić, no ale trzeba już się powoli zbierać. Chcę jeszcze sobie teraz ostatni dzień, to jest taki jedyny mój dzień wolny, kiedy mam dzisiaj. Do tej godziny 15, kiedy mogę wyjść, już jest godzina 12, więc ja tam 3 godziny mam teraz, żeby pojechać z Cindy i coś zobaczyć tak we dwie. Bo tak to chodziłam zazwyczaj sama, zwiedzałam sobie, jak miałam o 16 premierę, to tak do 16 chodziłam i zwiedzałam, ale to wiecie, z tym plecakiem to też tak nie za bardzo nie jest zbyt wygodnie i no, to raczej była męka.
A dzisiaj mamy te 3 godziny, zaraz Cindy wróci, to pójdziemy coś sobie pooglądać w końcu. Dzisiaj poczuję się jak turystka, bez tego plecaka, tylko właśnie z torebką. I w końcu pogoda jest piękna, wczoraj deszcz padał. Zgubiłam chyba z 10 kilo tutaj. Wszystko ze mnie po prostu spada przez ten plecak. Ale koniec końców to też dobrze. I lecę do Polski 3 maja. Lecę do Polski na około 2 tygodnie. Także w końcu będę miała trochę odpoczynku takiego i psychicznego, i fizycznego, bo już po uniwersytecie, po tym wyjeździe, więc tak potrzebuję po prostu usiąść sobie na plaży, koło brzegu, na piasku, patrzeć się na te fale, słuchać szumu morza, słuchać muzyki, spotkać się ze znajomymi i tak po prostu zrelaksować się i wyłączyć mózg, wyłączyć telefony, wyłączyć internet i po prostu się zrelaksować. No i mam nadzieję, że będę częściej na YouTubie, bo teraz już nie mam uczelni, więc jest mi łatwiej. No i tak, od maja teraz zaczynam już wolne, większe wolne, będę skupiona tylko i wyłącznie na pracy, ale to już wiecie, macie jakby jedną stronę, na której się skupiacie, a nie 30, więc jest łatwiej. A teraz już kończę. Chciałam Wam tylko tak dać relację, o czym dokładnie, dlaczego tu w ogóle tu jestem, co tu robiłam i czym jest ten festiwal. I tak, mega się cieszę, że się udało. Kiedyś sobie pomyślałam, bardzo chcę być w Nowym Jorku. Wiecie, to jest takie marzenie wielu osób, to jest niby tylko miasto, ale jakoś tak, wiecie, przez to, że to jest tak daleko, trzeba mieć tą wizę, potem się dołożę, że nigdy nie polecę, bo jak, bo czemu? No. I tak zawsze z Polski jakoś wydawało mi się, że to jest nierealne dla mnie w tamtych momentach, że to jest sobie polecieć. A tu nagle lecę i tak nagle z dnia na dzień dowiedziałam się, że 2 tygodnie lecisz. Jak chcesz, to lecisz. I lecisz na czerwone dywany. To jest takie, wiecie, wszystko jest możliwe i trzeba wierzyć po prostu w marzenia i wszystko się spełni. Dobra, kończę i dzwonię do Cindy, bo czas ucieka, jestem spakowana i uciekamy do miasta. Tak więc trzymajcie się, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę Wam miłego wieczoru, dnia albo nocy. It looks so cool. I feel like I want to jump in the jacuzzi. Cheers. Cheers. Thank you.
seats for real and you know you never wanna let go. To grow old if I have your hand to hold.